10 października, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Przedsiębiorcy, naukowcy oraz osoby zajmujące się tworzeniem procedur i możliwości dla polskiego biznesu rozmawiali o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w biznesie i nauce, a wszystko w ramach interdyscyplinarnej konferencji, którą zorganizowano wczoraj w Bełchatowie. W gościnnych progach Dworu Polskiego spotkali się przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy, by rozmawiać o roli innowacji w biznesie i nauce. Jest to konferencja o charakterze praktycznym. Pierwsza taka konferencja zorganizowana przez takie grono. Jest to jednocześnie inicjatywa oddolna, a z drugiej strony przy wsparciu bardzo realnym władz centralnych i będzie to cykliczna konferencja. Ona jest pod hasłem innowacje jako przyszłość. I na czym polega jej specyficzny i bardzo praktyczny wymiar? Przede wszystkim na tym, że chcemy tu prezentować projekty wdrożeniowe w przemyśle, w rolnictwie, w technologii, które rzeczywiście istnieją, są i które czekają na to, żeby być w szerszym zasięgu, które czekają na dofinansowanie. Nie jest to rozmowa o tym, co można by zrobić, co będzie dobre, tylko po prostu nasi przedsiębiorcy lokalni prezentują swoje najnowsze rozwiązania, chcąc się z nimi przebijać wyżej i wspierać lokalną przedsiębiorczość i całą gospodarkę. Cieszymy się, że w Bełchatowie możemy właśnie dyskutować o innowacjach. To temat, który tak naprawdę jest przed nami w ramach chociażby sprawiedliwej transformacji, na pewno jednym z głównych elementów dofinansowań i tak naprawdę programów, które będą wypracowane dzięki temu, że udało się pozyskać te środki finansowe, to właśnie innowacje. Cieszymy się, że dzisiaj w Bełchatowie, przede wszystkim dzięki Społecznej Akademii Nauk, ale także naszemu RIG-owi bełchatowskiemu, możemy zaprezentować i za chwilę Państwo zobaczą właśnie nasze firmy z naszego regionu, które te innowacje wprowadzają, które będą chciały pochwalić się tymi innowacjami. Jestem przekonany, że jest to przyszłość naszego regionu, bo po węglu właśnie potrzebujemy nowych technologii, nowych spraw, tak naprawdę w pewnym stopniu nowego otwarcia na rzeczywistość, która nas będzie czekać. Promowanie innowacyjnych rozwiązań i podniesienie świadomości na temat ich znaczenia to główny cel konferencji. Jak przedsiębiorstwa w regionie przyczyniają się do rozwoju i innowacji? Tytułem dzisiejszej konferencji są innowacje jako narzędzie przyszłości. Ja raczej postrzegam innowacje jako oręż teraźniejszości, gdyż już z pewnością ponad dekadę, jak nie dwie dekady temu, przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw polegające na imitowaniu po prostu technologii i korzystania z tego, że jednak produkujemy to i wytwarzamy nasze produkty w tej części Europy, czyli taniej, te przewagi konkurencyjne już minęły. Dzisiaj jedynym kierunkiem, jaki należy przyjąć i patrzeć z dużą nadzieją i oczywiście wkładając to duży wysiłek i pracę, są właśnie innowacje. To właśnie innowacje są stymulatorem gospodarki, nie tylko w skali krajowej, ale także w skali regionalnej. Jak to się przekłada na te Niewątpliwie dostrzegamy, że właśnie takie inicjatywy jak ta, ale także również zaangażowanie podmiotów państwowych właśnie w kreowanie tych innowacji przekłada się na to, że te innowacje jednak powstają w przedsiębiorstwach. Często one powstają w współpracy z uczelniami, co jest bardzo istotne, że nauka nie zostaje już tylko teorią, a staje się również i właśnie narzędziem do stymulowania i wdrażania jej w przemyśle. Startupy są zawsze bardzo ciekawym obszarem, choć tak jak statystyki pokazują, większość startupów jednak kończy się fiaskiem, to jednak startupy wywodzące się właśnie ze środowisk akademickich, szczególnie wywodzące się z kół naukowych, są bardzo ciekawe, bo to one pokazują przyszłość, pokazują, co młode pokolenia widzą właśnie w potencjalnych rozwiązaniach innowacyjnych i właśnie firmy, chcąc rozwijać się i to idąc czasami na skróty, właśnie korzystając z gotowych rozwiązań, powinny sięgać po współpracę z startupami. Ta innowacyjność jest właściwie kluczem do sukcesu, tak? Nie konkurujemy już ceną, konkurujemy jakością, pomysłowością, a ta pomysłowość, know-how to jest właśnie innowacyjność. W naszym przypadku są to autonomiczne wózki widłowe i inne autonomiczne pojazdy dla transportu wewnętrznego. Co szczególnie ważne, właśnie miasto Łódź, miasto Bełchatów i w ogóle region łódzki mi postrzegamy jako miejsca szczególnie przyjazne dla innowacji, tak? Tutaj mamy siedzibę, tutaj się rozwijamy.
I to jest element całego ekosystemu, bo nasi absolwenci to są przede wszystkim ludzie, którzy ukończyli Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki oraz Społeczną Akademię Nauki. Tutaj no, ci inżynierowie mają doskonałą wiedzę. Tak? Ta wiedza pozwala im tworzyć nowe pomysły, nowe rozwiązania. Największą wartością w naszej firmie są właśnie algorytmy przetwarzania danych dotyczące lokalizacji, dotyczące wyznaczania tras, optymalizacji transportu wewnętrznego. To jest taka największa wartość. No i bardzo się cieszymy, że dziś możemy się tą wiedzą dzielić z innymi firmami, zachęcać ich do tego, żeby korzystali z tym, z tego, co daje innowacyjność. I druga rzecz, o której też chcę powiedzieć, co jest bardzo ważne, no innowacyjność kosztuje. I w naszym przypadku bardzo dużą pomocą były fundusze publiczne, zarówno unijne, jak i polskie. Bez tego nie bylibyśmy w stanie się tak szybko rozwijać. Oczywiście można robić to własnym sumptem, ale to trwa wtedy nieporównywalnie dłużej, konkurencja nie śpi, więc jeżeli chcemy ją gonić i konkurować z Zachodem jakością, a nie tylko ceną, no to innowacyjność jest właściwą drogą. Innowacje są bardzo ważne, dlatego że my jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu dbamy o to, aby polscy przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Rozwijać także na rynkach zagranicznych, a tam nie ma szans tak naprawdę na rozwój wtedy, kiedy nie ma tych innowacji. Partnerzy firm polskich, którzy poszukują tych partnerów właśnie tu w Polsce, firmy zagraniczne, szukają firm innowacyjnych. Tak samo jeżeli chodzi o inwestorów, czyli te duże firmy, duże koncerny, które przychodzą do Polski i chcą inwestować w Polsce, one szukają kontrahentów bardzo innowacyjnych, innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, że większość dużych inwestycji, które w ostatnich miesiącach czy latach w Polsce miały miejsce, to są inwestycje bardzo często w obszar B plus R, a tutaj bez innowacji nie ma mowy o tym, żeby na przykład taki Intel, który parę miesięcy temu zdecydował się na zbudowanie wielkiej fabryki w Polsce, żeby tutaj się nie ulokował wtedy, kiedy tych innowacji nie było, bo pamiętajmy o tym, że w tych biurach B plus R pracują polscy inżynierowie, bardzo dobrze wykształceni, bardzo innowacyjni, młodzi ludzie, którzy mają szerokie horyzonty i oni są tym magnesem, który przyciąga inwestorów do Polski. To na pewno. Ten kapitał jest zarówno w Polsce, ale jest też za granicą. Ten kapitał bardzo chętnie do nas przyjdzie wtedy, kiedy będziemy innowacyjni, więc im Polska będzie bardziej innowacyjna, tym więcej tego kapitału będzie tutaj w kraju. Podczas konferencji wręczono także odznaki Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymało je czterech członków reprezentujących Regionalną Izbę Gospodarczą w Bełchatowie. Karol Dzieja, Zenon Rosół, Dariusz Stępczyński, Sławomir Wolniak oraz czterech członków reprezentujących Skierniewicką Izbę Gospodarczą. Jolanta Juraś, Stanisław Głuszek, Wacław Wojenka, Łukasz Krawczyński. Wyróżnienia wręczył wiceminister Krzysztof Cieciura. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Szanowny Panie Prezes, Szanowny Panie Prezesie, Drodzy Prezesi, Przedsiębiorcy, Przyjaciele Otoczenia Biznesu, wszyscy Państwo, którzy tworzycie no właśnie to środowisko gospodarcze naszego łódzkiego regionu. Bardzo dziękuję za to, że tutaj jesteście, bardzo dziękuję za organizację tego wspaniałego wydarzenia, tego ważnego wydarzenia dla naszych powiatów, naszego regionu, tutaj łódzkiego. Bardzo się cieszę, że mogę tą drobną cegiełkę do tego dołożyć, być tutaj również z Państwem. Dlaczego jest to ważne? My rozmawiamy o innowacjach, my rozmawiamy o nowych rozwiązaniach w biznesie, czy to w przemyśle, czy w usługach, czy w innych sektorach, które tworzą to środowisko gospodarcze, ale rozmawiamy właśnie w taki sposób, jak tutaj z Państwem, taki kameralny, wśród osób, profesjonalistów, ludzi, którzy z tego żyją. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czasem te konferencje gospodarcze to już jakieś takie wielkie hale, ekrany, światła, dźwięk, muzyka i tej treści jest nie zawsze tak dużo, jakbyśmy oczekiwali. A tutaj jest przede wszystkim treść i za tą treść serdecznie Państwu dziękuję za to, że właśnie pobudzacie cały czas nas wszystkich do tego, aby no, dalej inwestować. Cieszę się, że po raz pierwszy udało nam się również tu w Bełchatowie doprosić i zainteresować naszą ofertą, Państwa ofertą, takie instytucje jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jak Agencja Rozwoju Przemysłu. To jest bardzo dobry kierunek, bardzo, bardzo się cieszę, że ta praca, jaką wykonaliśmy pod przewodnictwą i tutaj pod dużą organizacją pana Mirosława Olszewskiego, za co też bardzo dziękuję, bo to ostatnie lata pracy w ramach Regionalnej Rady Przemysłu, której no miałem przyjemność przewodniczyć, ale prawda jest taka, że to Mirosław Olszewski tutaj ją lwią część pracy wykonał, za co bardzo serdecznie dziękuję.
I to jest takie ukoronowanie tych prac, jakie podejmowaliśmy, tych rozmów, tych dyskusji. Cieszę się, że to nam wszystkim, myślę, że się udało. Konferencję zorganizowali Społeczna Akademia Nauk, Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku oraz Skierniewicka Izba Gospodarcza. W trosce o bezpieczeństwo uczniów przewożonych do szkół oraz na wycieczki szkolne środkami transportu drogowego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Bełchatowskiej Komendy prowadzą cykliczne kontrole autokarów i busów. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci podczas kontroli sprawdzają stan trzeźwości kierowcy oraz uprawnienia do kierowania. Ważność licencji na przewóz osób sprawdzają także dokumenty autokaru, jego stan techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie. Dodatkowo dzieci i młodzież będąca pasażerami kontrolowanych pojazdów ma okazję wysłuchać profilaktycznych informacji, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze i podczas jazdy. Funkcjonariusze przypominają także o obowiązkowym korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, jeżeli autobus jest w nie wyposażony. Policja przypomina, że zarówno organizator, ale też i rodzic może zwrócić się do policjantów z prośbą o kontrolę autobusu. Kontrole autokarów odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerami telefonu 47 846 52 52. Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Na terenie powiatu bełchatowskiego wyznaczonym punktem kontroli autokarów jest parking mieszczący się przy sporthotelu przy ulicy 1 Maja 63. To był z pewnością udany dzień w bełchatowskim schronisku. Za nami psytulaki ze schroniskowej Paki w minioną niedzielę. Nowy, ciepły, bezpieczny i kochający dom znalazło 15 zwierzaków. Każdy, kto w minioną niedzielę odwiedził schronisko dla bezdomnych zwierząt, przyjechał tu z nadzieją. Nadzieją poznania przyjaciela na całe życie. Za nami akcja psytulaki ze schroniskowej Paki. Nawet najlepsze schronisko nigdy nie zastąpi takiego prawdziwego, dobrego domu, gdzie tak naprawdę zwierzę jest członkiem rodziny. My im zapewnimy wszystko, co się da, jeżeli chodzi o takie codzienne bytowanie, oprócz tego opiekę weterynaryjną, opiekę behawiorysty, ale naszym zadaniem głównie jest po spełnieniu naszych procedur i tutaj przygotowaniu ich do adopcji, znaleźć im jak najszybciej nowy dom. I ta impreza jest właśnie taką okazją. Psy i koty, które są wydawane do adopcji, posiadają pełen pakiet aktualnych szczepień. Są odrobaczone, odpchlone i zaczipowane z wpisem do międzynarodowej bazy danych. Posiadają także aktualną książeczkę zdrowia. Oprócz adopcji, które już były w tej chwili, na pewno te odwieczne i osób, które już były wcześniej, zaprocentują przyszłości adopcją i nowymi domami dla naszych podopiecznych. Często właśnie jest tak, że to my staramy się jakby tutaj trochę ochłodzić emocje i jeżeli ktoś ma wątpliwości i widzimy, że to jeszcze nie jest ten moment, to prosimy o to, żeby te osoby przemyślały swoją decyzję i wróciły. Lepiej 4 razy wracać, zapoznawać się z podopiecznymi, aż do momentu, kiedy ta decyzja jest przemyślana i osoba, która chce tego zwierzaka wziąć, jest pewna tej decyzji. Pamiętajmy, że to jest decyzja w przypadku na przykład szczeniaka na kilkanaście lat i musimy wiedzieć, co w tym czasie w naszym życiu się zmieni i czy te zmiany nie wpłyną na to, że ten zwierzak niestety nie będzie z nami mógł zostać. Finalnie w niedzielę nowy dom znalazło 15 zwierzaków, 7 dorosłych psów, 2 szczeniaki, 3 koty i 3 kocięta. To syna chciał kotka. Tak. A dzieci, żeby się wychowali ze zwierzątkami. Aha. Na razie jeszcze nie mamy warunków na psa, ale trzeba było od kotka, jak się nauczą odpowiedzialności, to będzie więcej. Przyjechałeś dzisiaj do schroniska i wybrałeś sobie kotka? I jaki on ma kolor? Czarny-biały. Podobał Ci się? Akcja została wydłużona do 14 października. W tym czasie można adoptować bezdomniaka za przysłowiową złotówkę. Adopcja bezdomniaka wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy adopcyjnej. W tygodniu schronisko jest otwarte w godzinach od 9 do 17, natomiast w sobotę w godzinach od 10 do 16. Ulica Stalowa w Bełchatowie zyska nową nawierzchnię. Miasto ma otrzymać prawie 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Bełchatów pozyskało 4 miliony złotych na budowę nawierzchni w ulicy Stalowej z rządowego programu
i faktycznie tam ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o konkretnie tą drogę, w ten sposób, że najpierw, zanim tą drogę będzie można wybudować fizycznie, należy ten teren tak naprawdę odwodnić, przygotować całą infrastrukturę, to co jest w ziemi, i taki szacowany koszt całego tego przedsięwzięcia to jest około 14 milionów złotych i w tym momencie miasto Bełchatów stara się pozyskać również środki i na to zadanie, bo oczywiście ważne jest to, by tą drogę wybudować w sposób właściwy, tak by ona mogła służyć latami, a żeby to zrobić, to trzeba po prostu zrobić najpierw pierwszy etap z odwodnieniem, z całą tą infrastrukturą, która jest w ziemi, a dopiero potem samą nawierzchnię drogi. 10 października obchodzimy Dzień Zdrowia Psychicznego. Szczególnie w tym dniu warto znaleźć czas, żeby zadbać o nasz dobrostan psychiczny w życiu zawodowym i osobistym. Zdrowie psychiczne, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia. Jak odzyskać zdrowie psychiczne, gdzie szukać pomocy? Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik na ten temat. Przypominamy, że w Łódzkiem dorośli i dzieci mogą otrzymać wielopoziomową pomoc w razie kryzysu psychicznego. Ta pomoc, w zależności od wieku i od potrzeb, to pomoc w centrach zdrowia psychicznego, w ośrodkach dziennych, w poradniach zdrowia psychicznego, a także w przypadku dzieci w ośrodkach pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu w ramach psychiatrii dziecięcej. Rodzice dzieci uzależnionych od smartfonów, od internetu i dzieci, młodzież mogą skorzystać także z pilotażowego programu leczenia e-uzależnień. Taką terapię prowadzi Stowarzyszenie Monar i w tym roku do sierpnia z takiej terapii skorzystało niemal 300 dzieci. Większość z nich objęto długoterminową terapią. W Łódzkim mamy aż 27 ośrodków pierwszego poziomu opieki środowiskowej, czyli takich ośrodków dla dzieci, które kiedy są w kryzysie psychicznym, mogą zgłosić się do nich z rodzicami i zostaną objęte taką pomocą bez żadnego skierowania. Tutaj otrzymają pomoc nie tylko psychoterapeutów, psychologów, ale także terapeutów środowiskowych. To znaczy, że będą mogły wracać do zdrowia psychicznego w swoim naturalnym, domowym środowisku, nie przerywając nauki w szkole czy przedszkolu. Pamiętajmy, że aby znaleźć taką pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer 800 190 590. To bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj uzyskają Państwo wszystkie informacje na temat tego, gdzie są centra zdrowia psychicznego, czyli miejsca, gdzie dorośli otrzymają pomoc bez skierowania, gdzie są poradnie zdrowia psychicznego, czy też ośrodki pomocy dla dzieci w kryzysie psychicznym. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.